Całą Polską wstrząsnęła wiadomość o zabójstwie 11-latka z Katowic. Sebastiana szukało w niedzielę kilkadziesiąt osób. Ostatecznie poszukiwania zakończyły się w Sosnowcu, gdzie w kartonie pod garażem znaleziono jego ciało. To tutaj w dzielnicy Niwka porzucił zwłoki 41-letni optyk z Sosnowca. Kontaktu takiego nie miałem, tylko tyle, co zaniosłem tam do naprawy okularów, nie? No tak, no to jak tu przychodził robić, to tak, jak się przechodziło, no to tak, to go widziałem, nie? No nikt by nie przypuszczał, że z takiego człowieka będzie potwór. Na działce, na której budował dom, mieszkańcy widywali go tu dawniej z żoną. Po wytypowaniu samochodu należącego do podejrzewanego, policja dotarła do niego bardzo szybko, jednak nie udało się zapobiec tragedii. Zatrzymany przyznał się do zabicia 11-latka. Jeszcze dzisiaj nad ranem przeprowadzono z jego udziałem eksperyment procesowy. Służby pracowały całą noc. Czyli oględziny tego miejsca, zabezpieczenie śladów, dowodów, ale również przeszukania w tych wszystkich miejscach, w których mężczyzna mógł przebywać i gdzie mógł też przetrzymywać tego chłopca, bo wiemy, że najprawdopodobniej zaraz po uprowadzeniu jednak chłopca jeszcze przetrzymywał i do zabójstwa doszło później. Ale kiedy, to dokładnie będziemy wiedzieć po sekcji zwłok, no i przede wszystkim to, czy to zabójstwo miało też podtekst seksualny. Po południu zakończyła się sekcja zwłok 11-latka. Prokurator jeszcze dzisiaj ma przedstawić mu zarzuty. Na razie prokuratura nie potwierdza, że będzie to zarzut zabójstwa, bo najpierw usłyszeć ma go 41-latek. Jest podejrzewany o popełnienie zbrodni zabójstwa dziecka. Dzisiaj prokurator planuje doprowadzić zatrzymanego mężczyznę do prokuratury okręgowej w Sosnowcu, gdzie z jego udziałem zostaną przeprowadzone czynności procesowe w postaci ogłoszenia mu postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu w charakterze podejrzanego. Bezpośrednio po przesłuchaniu tego mężczyzny prokurator podejmie decyzję w kwestii środków zapobiegawczych. O tej sprawie rozmawia na ulicach wiele osób, nie tylko w Dąbrówce Małej, gdzie mieszkał chłopiec. Zabicie Sebastiana będzie miało dla nich długofalowy efekt. Czy ta sytuacja przez wiele miesięcy będzie u wszystkich rodziców pracowała niestety i owocowała lękiem o własne dzieci. I on jest o tyle nieracjonalny, że takie sytuacje zdarzają, takie zbrodnie zdarzają się bardzo rzadko, ale one niestety będą, ta zbrodnia będzie miała konsekwencje wielomiesięczne i każdy z nas, który ma dzieci, będzie się bał je wypuszczać samodzielnie na place, zabaw, na podwórko. I to jest nieracjonalne niestety, ale jesteśmy też ofiarami, wszyscy jako społeczeństwo jesteśmy ofiarami tego człowieka. Największa to 11-letni Sebastian, który został uprowadzony przez nieznajomego zaledwie 200 metrów od domu. Tyle zabrakło, żeby wrócił z placu zabaw i nie trafił w ręce swojego oprawcy.